siatkarzy Jawalu AZS Częstochowa. Tegoroczny finał liczył 5 aktów. Sympatycy częstochowian i ich rywali w walce o złoto Mostostalu Kędzierzyn-Koźle przeżyli prawdziwą huśtawkę nastrojów. Przed pierwszymi meczami finału trener Kędzierzynian marzył o choć jednej wygranej w Częstochowie. Oczekiwania Leszka Milewskiego spełnione zostały już w potyczce otwierającej finał. Mostostal po tiebreaku pokonał gospodarzy. Niewiele też brakowało, by częstochowianie ulegli rywalom przed własną publicznością po raz drugi. Tym razem jednak znów po pięciosetowej walce fortuna była po stronie Jawalu. W Kędzierzynie podopieczni Stanisława Gościniaka mogli przegrać tylko raz. I przegrali w ubiegłą sobotę 1-3. Mostostal stanął więc przed historyczną szansą wywalczenia pierwszego w historii Mistrzostwa Polski. Jawal odroczył jednak ostateczne rozstrzygnięcie o 3 dni, pokonując gospodarzy następnego dnia 3-1. Wszystkie mecze finałowe tak w Częstochowie, jak i Kędzierzynie wzbudziły ogromne zainteresowanie. Podczas ostatniej potyczki w hali częstochowskiej Polonii pobity został rekord frekwencji. Ponad 5-tysięczna widownia stworzyła fantastyczną atmosferę. Siatkarzy z Kędzierzyna ten ogromny hałas i tumult jakby nieco sparaliżował. Z kolei gospodarzy motywował nie tylko doping. Dla wielu zawodników Jawalu, na których oparta jest przecież reprezentacja, to spotkanie było nie tylko walką o złoto, ale i o prawo noszenia koszulek z białym orłem. Jeśli przez półtora roku ludzie, na których się stawia, nie potrafią żadnego najwyższego celu osiągnąć, no to po prostu albo się na złych ludzi stawia, albo oni po prostu tego z jakichś powodów nie potrafią. I w tym składzie AZS-u i w tym składzie innych klubów oni po prostu nie mają prawa mistrzostwa przegrać. Jawal nie zawiódł selekcjonera i swych kibiców. W secie pierwszym częstochowianie zwyciężyli do 6 po ataku Dawida Murka, siatkarza, który grając pierwszy sezon w Jawalu wywalczył miejsce w podstawowej szóstce. To trzeba to miejsce sobie wywalczyć. Tak samo jak Michał, tak samo jak ja. Musimy walczyć o te miejsca, bo te miejsca na pozycji przyjmującego są bardzo trudne i bardzo zobowiązane wobec całej drużyny. No i myślę, że to tylko walka i myślę, że dojdzie się do sukcesu, jaki jest złoty medal. Partię drugą wygraną przez akademików do 3 zakończył Michał Hadała. Zawodnik, który po śmierci mamy zdołał jednak powrócić do równowagi i imponował dojrzałością nie tylko na boisku. Michał dedykuje mistrzostwo. No na pewno mojej mamie, która na pewno była ze mną przez te wszystkie mecze i mojemu tacie, całej mojej rodzinie i wszystkim ludziom tutaj w Częstochowie. Siódmy meczbol rozstrzygnął o wygranej gospodarzy w secie 3-11, a w całej potyczce 3-0. To oznaczało, że Mistrzostwo Polski zdobył Jawal AZS. Srebro dla Mostostalu. Zespół bez tradycji, który małymi kroczkami zaczyna dochodzić do poziomu tak wysokiego w lidze polskiej. Drugi rok tej lidze dopiero i już srebrny medal, to jest naprawdę ogromny sukces. Ja bym serdecznie chciał podziękować chłopakom za walkę do samego końca, za to, co zrobili, bo sądzę, że to jest dobry zadatek i dobre ukoronowanie ich pracy, którą włożyli to, żeby właśnie taki wynik osiągnąć. Zrobili mi zawodnicy wspaniały prezent. W jednym klubie właśnie w AZS-ie pracuję 20 rok, w tym miesiącu właśnie mija ta data, także było to takie dla mnie sympatyczne.